Witam was moi drodzy, jestem Zygfryd Q, a to jest Limbo. I ostatnio zakończyliśmy w tym miejscu, no niestety tutaj tak save się dziwnie zapisał. To była sztuczna noga pająka i tu był taki hipek, co tą wajchą sobie ruszał, o. Nie straszył. I będziemy teraz iść dalej. Przyznam, że tak jak wspominałem, nie planowałem nagrywać serii z Limbo. Właśnie dlatego, że przeszedłem ją dobre kilka razy na Xboxie. Zanim w ogóle została wydana wersja PC-towa. I w związku z tym nie spodziewajcie się ode mnie tutaj jakiegoś takiego mocnego wczuwania się w klimat, czy coś takiego, jakiegoś przestraszenia się różnymi rzeczami. No bo ja to po prostu wszystko już widziałem, no to trudno, żeby mnie zaskoczyło, czy wystraszyło coś, co znam. Nie wiem, czy w PC-towej wersji Limbo jest coś więcej niż w konsolowej, nic mi o tym przynajmniej nie wiadomo, przynajmniej nie kojarzę takiej informacji. Jakiś tam sekret chyba więcej, ale poza tym się nic nie różnił. No i cóż, idziemy. Wisielec, tu będzie fajna pułapka. Patrzcie, dziab i dziab. O, jakbym tam uciekał, to mnie tam dziabło. Teraz tam nie mogę skoczyć, bo tu jest, jak widzicie, sidła są. Tak jak mówię, no tutaj mnie raczej nic nie zaskoczy. Nie będziecie mieli ubawu z tego, że nie wiedziałem, że gdzieś jest jakaś pułapka i przez to w nią wpadłem. Dawaj linę, draniu. No i uciekli mi, dobra. Nie wiem, czemu tak to się działo, że to są, znaczy nie wiem, czemu tak się dzieje, że to są inni ludzie, którzy mi utrudniają życie. Życie w piekle, no ale trudno. I goni mnie pająk, ale dobrze im tak, o, utrudniają mi życie i zakarę zjadł pająka. No, jak wspomniałem, nasz chłopczyk nie umie pływać. I walczyć z pająkiem tym bardziej, tak więc obu tych trzeba unikać, i pająka, i wody. Chodź, chodź, cwaniaku, chodź. O, fucking shit. Ajajaj, zjadł mnie. Znaczy nie zjadł mnie jeszcze, no. Dziabnął mnie. Tak więc momenty, w których będę, jak to się mówi, skuje się, będą raczej takie czysto zręcznościowe, których po prostu nie pamiętam, albo nie, albo po prostu mi się nie uda zrobić tego, no. To tu dużo mówić. Jump, 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 jump. Stąd będę musiał, dobra. Chodź, 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 brzydalu, chodź. Już myślałem, że znowu nie zaskoczę, ale to byłby przypał. Szybko, kawałek drzewa trzeba i do góry. I teraz tu wskakujemy i... Patrz, ty głupi pająku, he, he, he. Spadaj. W odmęty piekieł, ho, 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 ho. O, kamyk mnie goni, kamyk mnie... A, pająk mnie goni, pająk mnie goni. No, 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 no. Powiem wam, że jak już ma się Limbo i na przykład właśnie na konsoli, największy ubaw jest, jak to się puścić jakiemuś znajomemu czy coś i obserwować, jak się męczy, jak kombinuje, jak się czasami wystraszy. Ja tak bardzo często robię właśnie. Zresztą planujemy z Emilką w najbliższym czasie koleżance właśnie puścić tą grę i zobaczyć, jak będzie reagowała. Oczywiście pod warunkiem, że podoła, że tak odważy się w to grać. To wiadomo, jak ktoś nie jest graczem, niekoniecznie będzie grał. Nie, ale jak byliśmy w górach, pamiętam jakiś czas temu ze znajomymi, puszczaliśmy im to i był ubaw niezły. Co wiesz, że się ciebie boję, brzydalu? Chodź, chodź, chodź. Dawaj tą nogę. Dawaj, dawaj. No. Dobrze, że tu nie ma jeszcze jakichś szczypczyków czy coś. No, że właśnie komuś to dałem i tak turlał, turlał i tu, a głowa i uciekał. Bał się, że ugryzie głowa. Tak, dźwięki w grze są bardzo sugestywne, ale to właśnie świetnie nadaje klimatu. Dlatego się dziwię, że chcecie, żebym ja to zrobił z tego serię, niż żebyście sami to przeszli. Skoro gra jeszcze jest taka taniutka, klimat trzyma świetnie. Uważam, że lepiej się przechodzić samemu, niż ogląda jak ktoś.
No chyba, że już się przeszło i ma się ubaw z tego kogoś, no to co innego, ale... Ze mnie raczej wielkiego ubawu nie będziecie mieli, bo ja to, tak jak mówię, grę znam. Padaj skrzynko. O, to Minecraft! A nie, to nie to. Dobra. I dobra, idziemy dalej. Chciałbym, że w ogóle w tej grze, w Limbo miałem chyba dwa razy jakiś tylko problem, że utknąłem w jakimś miejscu. Ogółem uważam, że te zagadki też nie są na jakimś takim wysokim poziomie, który sprawiałby mi osobiście problem. Ale z drugiej strony, jak to się mówi, ja na grach zjadłem zęby, więc... Jakieś robale to pływają. Fuj, 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 fuj. Tak, to są zwłoki. I ten pan właśnie idzie się utopić. Albo, co powiem więcej, porobić mi zakładkę. Wiem, jestem obleśny, ciągnę zwłoki. Ale niestety na tym polega ta część gry. Naraz zobaczycie dlaczego. Tutaj jak widzicie jest takie coś. I gdybym tutaj zwłoczek nie pociągnął, no spadajcie tam. To sam bym tam spadł. Ale sugestywne odgłosy, ho 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 ho. Tam ktoś chyba też był martwy. Niestety spotkamy trochę trupów w tej grze. To jest taka fajny bajer. Jak wejdziecie nie na ten guzik, to was zgniecie, nie? A tutaj, jak wejdziecie na ten guzik, to was zgniecie. Taki sobie bajer. Tu są takie ziomy. Cześć ziomy. Trzeba przed nimi uciekać. Znaczy mnie zjedzą, znaczy nie zjedzą, tylko mnie zastrzelą tymi swoimi strzałami. O, zahaczyłem kostką. Ale pech. O, spadajcie. No, fail. Nie wziąłem rozbiegu, no niestety tak się zdarza. Tu i znowu rozbieg. I gońcie mnie, frajerze. Aha, ha, 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 ha. Sami się nadziejecie na to wszystko. Oj, oj, oj. Ale fakt. O, tu drugi cwaniak. Ha, 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 ha. I... No i w ten sposób, nie zabijając nikogo, zabiję wszystkich. Ho, 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 ho. Nie wiem czy widzicie, ale w tle tam ktoś wisi na jakichś linkach. Biedaczysko. I... Tralalalala. To jest taka gra. Że jestem na dnie piekła. Inaczej mnie zjedzą zębatki. Aha, nie! Ale jestem głupi, przez przypadek mi się nacisnęło. Ale fail. No to już życie. Też musi być umięśniony, spróbujcie tak się wspinać po czystej linii bez żadnych węzłów ani niczego, a? To trzeba mieć dopiero, no dlaczego ja mnie wskoczyłem? Dopiero to trzeba mieć sprawność, cholera. Tak ciągle skakać, wspinać się wszędzie. To musiał być jakiś parkurowiec przed śmiercią, naprawdę. Tak podając oczywiście, że on umarł jest w piekle, bo nie wiem jak to tam jest dokładnie. No, złapałem linkę. A,
i bujamy się, bujaka! Go! Ha, i nie wiem, co mu komentować. Tutaj niby słońce świeci, ale jakieś takie ciemne to słońce. Tu jakieś muchy były, zwłoki, fuj. Żaba uciekła i biegniemy dalej, a co się będziemy. I to jest coś, czego bardzo nie lubimy. Teraz, uwaga, nie mogę sterować. To znaczy mogę wybierać, czy on idzie wolno, czy idzie wolniej, czy idzie szybciej. Ale nie mogę sterować, w którym kierunku. To białe światełko mną steruje. Ja, o, mogę jeszcze podskakiwać. O, i tutaj muszę zadbać o to, żeby... O, one chcą zjeść to. I teraz ja muszę o to zadbać, żeby to zrobiły. Muszę im w tym pomóc troszkę. Powoli, powoli. O, macie, jedzcie. Haha, bardzo dobrze. Jak widać, dla mnie te cosie są niegroźne. To jest dla tego brzydactwa, owszem. I bardzo dobrze, bo to brzydactwo chce nas zabić. Tu jest wajcha, która nie działa. Widzicie, nic się nie dzieje. Ale zaraz wam pokażę, jak tu się dzieje magia w tym świecie. Żabko, żabko, żabko. Ale dobra, to zanim jeszcze pójdziemy, no. Cholera, nie skoczymy. Widzicie, teraz ta żaba tam się schowa do tej nory i boi się wyjść. Ale na to są sposoby. Ona chce jakąś flegmę z grzybów zjeść. Więc... Oj, cholera, nie udało się. Jeszcze raz. Za dużo gadałem, o. Chodź po flegmę, chodź po flegmę. Ha, 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 cześć. Ha, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. W ogóle za przejście Limbo na Xboxie dostaje się właśnie takiego peta dodatkowo dla swojego abatata. I tak oto wywołuje się burzę. Więc jeśli gdzieś u was pada, to znaczy, że ktoś zapędził żabę do kołowrota. To na pewno dlatego. Trzeba by te takie urządzenie dać w Afryce, tam i wszędzie, gdzie oni mają tych szamanów od burzy, nie? Oni by się tym bawili. Tu to trzeba tak przesunąć, to chyba starczy. Dobra, tu trzeba rynny teraz włączyć. O, i zalejemy to wodą. I bujamy się. Kusiu, kusiu. Teraz tylko głową. Póki ta woda tu jest i haha, Zygfryd jest genialny. Można by powiedzieć, że to jest wręcz speedrun. Ale osiągnięcie za przejście gry bez iluś tam śmierci, znaczy z maksymalnie iloma tam ileś śmierci, to mi się nie uda, bo już zginęłem za dużo razy. Jak ja mówię, no tu się czasami ginie w momentach zręcznościowych i dlatego, że się miało pecha, a nie dlatego, że się czegoś nie umiało albo nie wiedziało. Swoją drogą powiem wam, że nie wiem, czy z tego pakietu, co wam pokazałem, ten Humble Bundle, nie wiem, czy z tego będzie Bastion, wam pokażę, ale zakładam, że wszyscy go znacie. Jeszcze będą się sprawdzić amnezję, czy mogę wam pokazać, ale na obecną chwilę wiem, że z Bastionem są problemy z nagrywaniem, a z amnezji to tam, no, o serii z amnezji to będziemy rozmawiać pod filmikiem z amnezji. Ale widziałem, że dużo osób jest przeciwnych, więc pewnie nie zrobię. Ale to, tak jak mówię, będzie zależało od was. Tutaj zwróćcie uwagę, że ta skrzyneczka jest dziurawa, w przeciwieństwie do tej poprzedniej. I ma to kuriozalny wpływ na to, co tu się będzie działo. Widzicie, ona bardziej idzie na dno. Nie, skrzyneczko, nie top się. Trzeba idealnie wyczuć moment, zanim ona się utopi, a będzie dość wysoko, żeby ten... Jakbym zjechał niżej, to bym wpadł do wody i się utopił. To jest balonik, on zaraz wyskoczy.
balonik. No taka piłka ona jest tam na tym łańcuchu. Jak będzie odpowiednie ciśnienie, o to proszę bardzo, wyrzucone w powietrze. Dobra, kuleczka tam. I jump, 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 jump. Teraz czekam, aż to mnie wypchnie do góry, bo jak widzicie, to są tylko deski dziurawe, nie ma gdzie się woda zbierać. Co by poszło na dół od razu. Ale na szczęście mam moją kulkę. Oj, oj, oj. Teraz, jak to się robiło? To... Teraz zamknąć. Zobaczymy zaraz, czy dobrze kombinuję, bo już nie pamiętam. Jest dużo właśnie takich fajnych zagadek, moim zdaniem. No i chyba będzie okej. Okay. No i patrzcie, jak oni wskoczyli. No ale mówię, nie każdy by tak potrafił tak złapać się i wspiąć. Kurczę, to jednak trzeba mieć trochę pary w rękach. Jeśli mi nie wierzycie, to sami spróbujcie złapać się czegoś tak i wspiąć. Oj, oj. To mi teraz skoczy na głowę. W ogóle powinien udać się przejść pod tego, żeby nie wskoczył. A, no i wskoczyło. Dobra, chodźmy. No, a jak zauważyliście, to od cholerstwa nie lubi słońca, więc jeśli słońce je przypieka, to zmienia kierunek. To jest też taka, że tak powiem, ciekawostka. Ona szczęście nie kieruje mną, czy mam iść w górę, czy w dół. Tyle dobrego. O, tu rozwaliłem rurę. Teraz wszystko zaleje. Woda. Mam nadzieję, że to woda. Bo te deski by mnie normalnie wrzuciły tam do wody, zepchnęłyby mnie i była lipa, bo tam deska leciała, deski leciały, nie wiem czy widzieliście. I go, 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 chłopczyku, go, 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 go. No, teraz tu się trzeba wspiąć, tu przeskoczyć i tu grzecznie czekać. Tam widzicie, i tam już robaczki po prawej u góry czekają, a zaraz zjedzą to świństwo z mojej głowy. Tu są po prawej zatokolce, więc też widać, że nie mogę wskoczyć. Jeśli pytacie, na co czekam, tu jest taka deseczka. O, widzicie? Ja po niej tam wcześniej przebiegałem, czy kawałek rury, czy deseczka. Teraz się na nią wskakuję. I będę mógł przeskoczyć tam dalej. Tylko czekam, aż ją ciśnie tutaj wypchnie do góry. Ja aż będzie oczywiście dopłynie wystarczająco wysoko, żebym mógł po tym przejść. I przeskoczyć. Wow. O, już się wystraszyłem, że jest za późno. Tu wam mogę też coś pokazać, jak mi się uda. Chodź tu. Oj, oj, oj. Już się wytrzymał, że tam spadnę. Teraz pytanie, czy dobrze pamiętam, a jeśli dobrze, czy mi się uda. Normalnie to taki secret wam pokażę, bo tu pamiętam, prawie wszystkie sekrety zdobyłem. Chyba wszystkie nawet, nie zdobyłem tylko tego osiągnięcia za przejście gry. Jednym posiedzeniem i bez śmierci. Dobrze, bo nam tu trzeba coś takiego zrobić. Tu. Tak. A tu jest taki łańcuch, którego nie widać. O. Stąd wypada jajka. A te jajka, jak pamiętamy, są do osiągnięć. I dostęp osiągnięcie zacięło się. Bardzo zacnie. Tu mam iść w lewo. A co było po prawej? Zobaczymy, bo nie pamiętam. Ha, otóż po prawej było nic. Trochę cienia i tyle. W ogóle jest taki sekret jeden w grze, który polega na tym, że w ciemności trzeba iść i tylko na podstawie słuchu wiedzieć, gdzie jest woda, gdzie trzeba skoczyć i tak dalej. Dość, z tego co widziałem, no dość chyba najcięższy sekret w grze tak właściwie. A jeśli nie najcięższy, to jeden z najcięższych. Popsa. Tam dachówki poleciały w diabły. No też jest jeden z fajniejszych momentów. I bum. To się każdy zawsze boi, że się nagle urwie ta rynna i spadnie.
No, widzę, że minęło 20 minut. Myślę, że... O, akurat przy napisie hotel. Idealnie teraz zakończymy odcinek. Trzymajcie się i do następnego. Hej.